I tak zrobił. Chory kieł i ja jesteśmy związani niczym jedna istota. Lecz takiej potężnej magii nie można było dokonać bez krwi Zatriana. Wasz lud wierzy, że na powrót odkryłeś nieśmiertelność swoich przodków. Lecz to nieprawda, Zatrianie. Dopóki klątwa istnieje, istniejesz i ty. Nie, to nie tak. Nie. Klątwa żyje własnym życiem, choć zależy od niej życie Zatriana. Jego śmierć odgrywa jednak rolę w jej zakończeniu. Zabijmy go więc. Rozszarpmy na strzępy. Może i umiecie mówić, ale i tak jesteście bestiami. Co zyskasz na mojej śmierci? Tylko ja wiem, jak kończy się rytuał i nigdy tego nie zrobię. Widzisz? Musimy ich pozabijać. Widzisz? Równie szybko zwrócą się przeciw tobie. Zrób to, po co tu przyszedłeś, szary strażniku, lub zejdź mi z drogi. Nie róbcie tego! Czy wszyscy powariowaliście? Robimy to, co musimy. Przykro mi. No właśnie. Przestań. To szaleństwo. Zatrian musi zdjąć tę klątwę. Nie możemy go poprzeć. Giniecie z nimi, spotka was taki los, na jaki zasługujecie. Już nie. Nie mogę. Nie mogę cię pokonać. Wykończ go! Zabij go teraz! Nie, szybko nogu. Nie zabijemy go. Jeśli w naszych sercach nie ma miejsca na litość, to jak możemy spodziewać się tego po nim? Nie mogę zrobić tego, o co prosisz, duchu. Jestem zbyt stary, by znać litość. Widzę tylko twarze moich dzieci, mojego ludu. Ja nie mogę tego zrobić. Może żyłem już zbyt długo. Ta nienawiść we mnie jest jak stary poskręcany korzeń. Ona pochłonęła moją duszę. A co z tobą, duchu? Jesteś związana z klątwą tak jak ja. Czy nie boisz się końca? Ty mnie stworzyłeś, Zatrianie. Dałeś mi postać i świadomość tam, gdzie wcześniej jej nie było. Poznałam ból i miłość, strach i nadzieję, całą radość życia. Lecz najbardziej ze wszystkiego pragnę końca. Błagam cię, Stwórco, zakończ moje życie. My cię błagamy. Okaż nam litość. Zawstydzasz mnie, duchu.
Jestem tylko starcem, który dawno powinien był umrzeć. Zrobisz to zatem? Zdejmiesz klątwę? Tak. Sądzę, że już czas. Ale... czas zakończyć wszystko. Koniec. Ona nie żyje, a my jesteśmy ludźmi. Ciężko mi w to uwierzyć. W porównaniu do bestii w naszych wnętrzach, z którą musieliśmy zmagać się w każdej chwili, jest doskonale. Prawdę mówiąc, to wspaniałe uczucie. Trzeba będzie opuścić las, znaleźć innych ludzi, zobaczyć, co nas tam czeka. To może być bardzo interesujące, nie sądzisz? Dziękuję. My nigdy o tobie nie zapomnimy. Zrobię to. Zabijmy ich wszystkich! Wiedziałem, że będzie łatwo.
Zrobię to. Musimy zwyciężyć. Tak uczynię. Tak uczynię. Tak chcesz. Dobrze. Zrobię. Tak uczynię. Co za twór? Jak zechcesz. Zrobię. Jak zechcesz. Pamiętam jeszcze twoją pierwszą walkę. Czas zatańczy! Zrobię to. Już po wszystkim. Wygląda na to, że esencja z wilczego serca usunęła wszelkie ślady przeklętej krwi z ciał łowców. Szkoda, że Zatrien musiał umrzeć. Ja czułam to, kiedy odchodził. Sądzę, że był na to przygotowany.